Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Marek Papszun to trener, który wprowadził świeżość do polskiego futbolu. Mimo młodego wieku jest już jednym z najlepszych polskich szkoleniowców. Czy Papszun jest gotowy do objęcia reprezentacji Polski? Dlaczego Cezary Kulesza chce zatrudnić polskiego trenera? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o ostatnim pojedynku Cristiano Ronaldo i Leo Messiego, decyzji FC Barcelony w sprawie zawieszenia Roberta Lewandowskiego oraz o końcu przygody Mateusza Klicha w Leeds United. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego. Dzięki temu będę mógł się nadal rozwijać. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie to 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. A teraz ciekawa informacja do każdego z Was. A czy Ty kiedyś marzyłeś, aby zostać profesjonalnym piłkarzem? Jeśli tak, to jeszcze nie jest za późno. Z pomocą przychodzi gra Football Team. 5 grudnia wystartowały zupełnie nowe serwery. Ja sam wracam do gry i buduję nowy zespół wraz z Wami, moimi widzami, pod nazwą Football TV Team. Gra otrzymała ostatnio bardzo duży update, który przyniósł ze sobą pełne udźwiękowienie gry, głosowe komentarze meczowe oraz nowy, odświeżony moduł klubowy. Wbijając link w opisie, otrzymacie aż 200 punktów energii więcej na start. Widzimy się na wirtualnych boiskach Football Team, a być może razem w jednej drużynie. Kontrakt Czesława Michniewicza z Polskim Związkiem Piłki Nożnej nie został przedłużony i teraz prezes Cezary Kulesza szuka trenera, który będzie najlepszym wyborem na to stanowisko. Wiele wskazuje na to, że może być to Marek Papszun. Tak trener Rakowa wypowiadał się w tym temacie. Kadra zawsze od dziecka była dla mnie czymś wielkim, emocjonalnie kosmicznym. Trener Rakowa Częstochowa jest jednym z faworytów mediów i kibiców do objęcia roli selekcjonera reprezentacji Polski. Prowadzony przez niego klub jest rewelacją ostatnich lat w polskiej piłce. Marek Papszun to bardzo dobry trener, dodatkowo jest Polakiem, a to bardzo go przybliża do posady naszego selekcjonera, ponieważ jakiś czas temu docierały do nas informacje, jakoby Cezary Kulesza nie był przekonany do trenera, który nie umie mówić po polsku. Na temat objęcia kadry przez Papszuna wypowiedział się były prezes PZPN-u, czyli Zbigniew Boniek. Boniek najpierw pokusił się o wytypowanie najlepszych polskich trenerów w 2022 roku. Kandydatów było trzech. Czesław Michniewicz, który z reprezentacją Polski awansował na mundial i wyszedł z grupy. Maciej Skorża, który zdobył z Lechem Poznań Mistrzostwo Polski oraz Marek Papszun, który zdobył z Rakowem Częstochowa Puchar Polski. Były prezes PZPN-u przyznał, że dla niego żadnym problemem było wytypowanie kolejności do wyróżnienia w kategorii trenera roku. Dla mnie absolutnie trenerem numer 1 w Polsce w 2022 roku był Czesław Michniewicz. Mówimy o innym wymiarze, o innych meczach i innej rzeczywistości. Na drugim miejscu Maciej Skorża, który zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem, a na trzecim Marek Papszun. Wszyscy trzej to znakomici fachowcy, którzy wiedzą, na czym ta praca polega. Michniewicz trenował reprezentację, Skorża mógłby, ale podobno na razie się nie pali. A dla Papszuna to przyszłość. Jednak to właśnie Papszun jest według ekspertów najpoważniejszym polskim kandydatem do objęcia sterów reprezentacji po Michniewiczu, który rozstał się z kadrą w nie najlepszej atmosferze. Zdaniem Bońka obecny szkoleniowiec Rakowa mógłby objąć stery reprezentacji Polski, ale w dalszej przyszłości. Uważam, że Papszun to bardzo ciekawa kandydatura, ale za 5, 6, 7 lat. Jeśli go wybiorą, to na pewno grałaby trójka w obronie, bo to lubi. Nie zapomnijmy jednak, że nie będzie mógł robić tego, co w Rakowie. Reprezentacji nie trenujesz, ale przygotowujesz mentalnie i grasz mecz. Dostajesz produkt, nie masz obozu przygotowawczego. Jeśli Papszun mówi, że jest gotów, to mu się nie dziwię, bo każdy by tak powiedział. Możliwe jednak, że 48-latek jeszcze poczeka na prowadzenie biało-czerwonych. W przeglądzie sportowym padło pytanie, czy ktoś z PZPN-u kontaktował się z nim w sprawie ewentualnej pracy z kadrą. Papszun odpowiedział krótko: nie. Oczywiście nie można wykluczyć, że to stanie się w najbliższych dniach.
Dlatego wciąż jest za wcześnie, aby przesądzić, że Cezary Kulesza nie zatrudni Papszuna. Szkoleniowiec Rakowa przy okazji zdradził, jak sobie wyobraża pracę selekcjonera. Ważne jest, co trener miałby zrobić z reprezentacją, jakie stawia się przed nim cele. Nie tylko sportowe, bo też uważam, że za mało mówi się o roli selekcjonera poza boiskiem. Nie jest to tylko kwestia prowadzenia zespołu. Ważne są kwestie wizerunkowe, ale też sprawa rozwoju całej piłki, szkolenia, propagowania futbolu. Dlatego na rozwiązanie tej sprawy musimy jeszcze poczekać do momentu, w którym nowy selekcjoner zostanie ogłoszony. Póki to się nie stanie, cały czas będą pojawiać się spekulacje. Na ten moment jednak śmiało można powiedzieć, że Papszun jest blisko tej posady. A wy kogo wybralibyście na selekcjonera reprezentacji Polski? Wyraźcie swoje opinie w sekcji komentarzy. 19 stycznia odbędzie się towarzyski mecz pomiędzy Paris Saint-Germain a piłkarzami dwóch najlepszych saudyjskich zespołów, czyli Al-Chilal i Al-Nasr, w którym najprawdopodobniej ostatni raz będziemy mieli okazję oglądać rywalizację dwóch legend piłki nożnej, Cristiano Ronaldo oraz Leo Messiego. Do meczu dojdzie w Riyadzie i ma on być, poza kwestiami stricte marketingowo-finansowymi, okazją do celebracji dwóch wielkich wydarzeń. Po pierwsze, Saudyjczycy będą chcieli powitać w swojej lidze jej bezapelacyjnie największą gwiazdę w historii. Cristiano Ronaldo podpisał bowiem umowę z Al Nasr, na mocy której ma inkasować nawet 200 milionów euro rocznie. Z kolei Paris Saint-Germain liczy, że do tej pory dojdzie już do porozumienia z Lionelem Messim. Paryżanie już wiele miesięcy temu przekazali świeżo upieczonemu mistrzowi świata propozycję przedłużenia umowy o kolejny sezon. Jako że negocjacje toczą się bez większych problemów, za dwa tygodnie giganci Ligue 1 zamierzają przekazać swoim fanom świetną wiadomość. Nowy kontrakt 35-latka ma obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku. To może być też ostatnia okazja do obserwowania pojedynku dwóch najlepszych piłkarzy swojego pokolenia. W ostatnim czasie poziom ich karier mocno się rozjechał. Gdy Ronaldo wypisał się z poważnej piłki, Messi sięgnął po najważniejsze trofeum – Puchar Świata. Nie ulega jednak wątpliwości, że ich rywalizacja przez grubo ponad dekadę rozgrzewała fanów na całym świecie. A znając ambicje tych zawodników i mając na uwadze ich rywalizację przez praktycznie całą ich karierę, to możemy być pewni, że mimo iż będzie to spotkanie towarzyskie, to zarówno Ronaldo jak i Messi dadzą z siebie wszystko i będą chcieli pokazać się o wiele lepiej niż rywal, co może dostarczyć nam naprawdę dobre widowisko, w którym miejmy nadzieję, obaj piłkarze strzelą bramki. Robert Lewandowski został zawieszony, a FC Barcelona podjęła decyzję w tej sprawie. Trybunał Administracyjny do Spraw Sportu podtrzymał zawieszenie dla Roberta Lewandowskiego. To oznacza, że 34-letni napastnik nie zagra w trzech najbliższych meczach Barcelony w lidze. Prezes klubu Juan Laporta oznajmił, że nie będzie kolejnego odwołania od tej decyzji. Wszystko zaczęło się od meczu z Osasuną, który FC Barcelona wygrała 2-1. Wówczas Lewandowski zobaczył czerwoną kartkę i dowiedział się, że zostanie zawieszony na 3 mecze za swoje niesportowe zachowanie. Blaugrana odwołała się od tej decyzji, przez co kara została wstrzymana i Polak mógł zagrać z Espaniolem. Trybunał Administracyjny do Spraw Sportu podtrzymał jednak karę zawieszenia dla Lewandowskiego. Akceptujemy te decyzje. Zawsze akceptowaliśmy ich orzeczenia. Dali nam tydzień, który wykorzystaliśmy na pójście do zwykłych sądów. Sankcja wydaje mi się przesadzona, ale mieści się w granicach logiki. Takiej wypowiedzi w tym temacie udzielił Juan Laporta. Dał w ten sposób do zrozumienia, że kolejnego odwołania już nie będzie. Lewandowski wróci do gry dopiero 1 lutego, gdy FC Barcelona zagra na wyjeździe z Realem Betis. Wcześniej, bo 12 stycznia, też będzie mógł zagrać z tą drużyną na jej stadionie, lecz w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Mateusz Klich, dotychczas występując w Premier League, reprezentował barwy Leeds United. Jednak na początku 2023 roku jego historia w Leeds dobiega końca. Reprezentant Polski zdecydował się na grę w Stanach Zjednoczonych. Klich, który był związany z Leeds od 2017 roku, pożegnał się z klubem po środowym meczu z West Hamem. Polaka uhonorowali koledzy z drużyny, którzy założyli koszulki z jego zdjęciem i zrobili dla niego szpaler. Piłkarz nie krył łez, pozdrawiając kibiców. Napisał też do nich list. Odejście Klicha potwierdził też jego dotychczasowy klub. Leeds ograniczyło się do stwierdzenia, że 32-latek zdecydował się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Nazwy jego nowego pracodawcy jednak nie podano. Klich miał możliwość pozostania w Europie. Dostał zapytania z Belgii i Holandii, ale Amerykanie przekonali go warunkami. Zaproponowali bardzo dobry i długi kontrakt. Będzie obowiązywał przez 2 lata, a do tego znajdzie się w nim opcja przedłużenia na kolejny sezon. Zapewnia to polskiemu pomocnikowi stabilizację, na której zależało mu ze względu na rodzinę. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Klich przechodzi do DC United jako gwiazda.
Bardzo chciał go w swojej drużynie Wayne Rooney. Będzie grał razem m.in. ze znanym z Premier League Christianem Benteke. Nowy sezon MLS ruszy dopiero pod koniec lutego. DC United na początek rozgrywek zagra z Toronto Football Club. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!